W naszej ofercie odnajdą też Państwo bardzo szeroki asortyment akcesoriów do manometrów. Redukcje manometryczne w celu zmiany wielkości gwintu w wykonaniu mosiężnym, jak i ze stali nierdzewnej. Podkładki uszczelniające do manometrów, kurki manometryczne, które warto zastosować, gdyż przy ewentualnej wymianie przyrządu pomiarowego nie musimy zamykać całej instalacji, czy na przykład spuszczać ciśnienie z zbiornika. Zamykamy taki zawór i odcinamy urządzenie pomiarowe. Warto o tym pamiętać, że kurek manometryczny to jest zawór kulowy z figurą typu T. Czyli mamy trzy drogi. Pierwsza droga to podłączenie ciśnienia. Druga, wyjście na nasz przyrząd pomiarowy. Natomiast trzecia droga to jest ten otwór w korpusie, czyli odpowietrzenie. Zawsze po montażu takiego kurka manometrycznego należy upewnić się, w jakim położeniu pozostawiliśmy zawór, aby nie pozostał on w pozycji cały czas odpowietrzonej. Kurki manometryczne wykonywane są z mosiądzu oraz stali nierdzewnej. Przyłącza to 1/4, 3/8 i pół cala, a zakresy pracy 6 bar do 25. Zawory manometryczne. Tutaj elementem zamykającym jest iglica, natomiast odpowietrzenie następuje poprzez poluzowanie tej śruby widocznej po przeciwnej stronie naszego pokrętła zamykającego. Zawory manometryczne wykonywane są ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu. Maksymalne ciśnienie pracy dla mosiądzu to jest 250 bar, natomiast dla stali nierdzewnej 400 bar. Wszystkie zawory manometryczne wyposażone są w tak zwaną nakrętkę rzymską z lewym gwintem w celu ułatwienia montażu i ustawienia manometru przodem do operatora. Kolejnym elementem są rurki syfonowe, spiralne, tak zwane świńskie ogonki. Rurkę syfonową montujemy wtedy, gdy temperatura medium jest wyższa niż 100 stopni Celsjusza. Rurki syfonowe mogą być wykonane ze stali czarnej, ze stali nierdzewnej, z przełączami pół cala lub M20 razy 1,5. Przyłącze do procesu może być gwintowane lub do wspawania.